Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Życie pełne życia, przeznaczonej dla tych z Was, którzy chcą żyć dobrze, dostatnio i na luzie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że znakomita większość z Was, znakomita większość z nas, bo ja też, pragnie rozwoju osobistego i pewnie chce w jakiś sposób polepszyć jakość naszego życia. To, o czym porozmawiamy, to jest fakt, że część z nas zabiera się za to bardzo hobbystycznie, a inni zabierają się na serio. I tutaj jest istotna różnica, o której sobie dzisiaj porozmawiamy. Takie działania podejmują ludzie różnych grup wiekowych. Na przykład ludzie koło 30 bardzo często mówią, no muszę coś zrobić z moim życiem, w związku z tym zabierają się za różne elementy rozwoju osobistego, dojścia do sukcesu. Drugą grupą są ludzie, którzy mają 40 kilka albo i 50 kilka lat, przeżyli już w swoim życiu coś i albo stwierdzili, albo stwierdziły, że no to, co dotychczas przeżyłem czy przeżyłam, to niekoniecznie było to, co ja uważam za życie. Albo też wydarzyły się jakieś rzeczy typu utrata pracy, rozpadnięcie się związku, rozpadnięcie się małżeństwa, gdzie nagle stają te osoby przed decyzją, ok, co dalej zrobię z moim życiem. W tej drugiej grupie, jako ciekawostka, jest znacznie więcej kobiet niż facetów. To mi jest trudno wytłumaczyć, ale to są takie moje obserwacje. Znacznie więcej kobiet chce coś zrobić ze swoim życiem, chce coś zmienić niż mężczyzn. Panowie, zastanówcie się, dlaczego tak jest, jeżeli w ogóle oglądacie ten film. Samo zjawisko dążenia do tego samorozwoju, dążenia do lepszego życia jest bardzo pozytywne, bo to oznacza, że coraz więcej osób w różnym wieku uświadamia sobie, że to, co nam do głowy wbijało społeczeństwo, politycy czy media, to niekoniecznie były i są rzeczy, które umożliwiają nam prawdziwe, szczęśliwe życie według naszych wyobrażeń. I w związku z tym szukają czegoś nowego. To samo w sobie jest bardzo, bardzo dobrym sygnałem. W tych wszystkich dążeniach jest tylko jeden szkopuł. Bardzo wielu z Was robi to na poziomie hobbystycznym, co też bardzo, bardzo ogranicza możliwe rezultaty tych działań. Co to znaczy na poziomie hobbystycznym? Na czym to polega? No na przykład, punkt pierwszy. Bardzo wiele osób w ramach tego rozwoju spotyka się z osobami bardzo podobnymi do siebie i w tych kręgach tych ludzi sobie komunikują. To jest bardzo sympatyczne oczywiście, to jest piękna sprawa, buduje relacje, ale jeżeli mówimy o rozwoju osobistym, to w kontaktach z takimi ludźmi podobnymi do nas nie pojawią się żadne przełomowe idee, nie pojawią się żadne przełomowe poglądy, które być może w znaczący sposób pomogłyby nam zmienić nasze życie na lepsze. Druga sprawa. Ci ludzie, którzy właśnie robią to hobbystycznie, to uczęszczają na mnóstwo konferencji, szkoleń, kursów, gdzie mniej lub gorzej przygotowani prelegenci mówią różne rzeczy, które się trzymają kupy, są miłe, sympatyczne i sprawiają wrażenie tego, co jest istotne, żebyśmy w naszym życiu znacząco poszli do przodu. Zwróćcie tylko uwagę, że większość tych prelegentów to mówi rzeczy, które nie powodują Was dużego dyskomfortu, bo gdyby to były rzeczy, które powodują duży dyskomfort, to prawdopodobnie większość ludzi nie chciałaby jeszcze raz na coś takiego pójść, jeszcze za to zapłacić, prawda? I teraz zastanówmy się, jeżeli dowiadujemy się rzeczy, które nie powodują dyskomfortu, to znaczy, że dowiadujemy się rzeczy, które siłą rzeczy nie wyprowadzają nas poza strefę dotychczasowego komfortu. A jeżeli chcemy dokonać znaczących zmian w naszym życiu, no to musimy tę strefę w mniej czy inny sposób rozszerzyć albo opuścić, prawda? Pamiętajcie, bardzo ważnym elementem jest to, że jeżeli się uczymy czegoś nowego, to siłą rzeczy musi to być związane ze sporym dyskomfortem. Jeżeli to mają być rzeczy praktycznie przydatne, a nie tylko takie, po którym się lepiej czujemy. Zobaczcie, większość tych konferencji, tych wielkich światowych guru, czy to są rzeczy, po których się czujecie źle, po których czujecie się, że wow, jeszcze tyle rzeczy nie wiem, czy to są rzeczy, które mówią tu i tu i tu, właściwie to muszę coś zmienić, czy są to rzeczy, gdzie wychodzicie napompowani energią, napompowani pozytywną energią i tak naprawdę po pewnym krótkim okresie czasu niewiele z tego zostaje. Tutaj właśnie wielu ludzi działa na poziomie hobbystycznym, bardzo mi przykro. Oczywiście, ja nie mam nic przeciwko temu, jeżeli ktoś robi to na poziomie hobbystycznym, w celach hobbystycznych. Tylko nie należy wtedy mieć zbyt dużych oczekiwań. Ja na przykład też uwielbiam chodzić do teatru na lekkie sztuki i chodzę bardzo często,
ale nie spodziewam się po tym, że po jakiejś sztuce moje życie zmieni się drastycznie na lepsze. Do tego potrzebuję zupełnie innych rzeczy. I ważne jest, abyście sobie to uświadomili. Chcecie chodzić na konferencje, chcecie iść do różnych guru, chcecie czuć, jak tysiące, setki ludzi dobrze się czują, są napompowani energią, macie na to kasę, chcecie ją wydać. Proszę bardzo, wasza sprawa. Tylko nie spodziewajcie się, że to tak naprawdę zmieni wasze życie. To jest bardzo istotny element. Jeżeli w waszym życiu chcecie zmienić coś na serio, to musicie być gotowi na parę rzeczy. Po pierwsze, musicie być gotowi na wypróbowywanie rzeczy, które leżą daleko poza waszą strefą komfortu, bo jak chcesz znacząco zmienić twoje życie na plus, to prawdopodobnie będzie to potrzebne. Próbowanie rzeczy nowych, próbowanie rzeczy, które są dla was czasem nawet trudno wyobrażalne. To wcale nie jest takie łatwe, to powoduje duży stres, ale na to musicie być gotowi. Druga rzecz, na którą musicie być gotowi, to jest to, że jak zaczniecie to robić, to spotka się to z dezaprobatą, krytyką i brakiem akceptacji znakomitej części waszego otoczenia, dotychczasowego otoczenia. Dlaczego? No to dotychczasowe otoczenie przyzwyczaiło się do was takich, jaki jesteście, czy jesteście tam w ich strefie komfortu i oni będą się czuli niekomfortowo, jak się nagle zmienicie i wylądujecie poza ich strefą komfortu. To jest rzecz numer jeden. Po drugie, jeżeli zaczniecie osiągać sukcesy, żyć zupełnie inaczej, żyć szczęśliwie, to będziecie dla tego otoczenia chodzącym wyrzutem sumienia, że to jest możliwe, a dlaczego oni tego nie zrobili? Z tym się musicie absolutnie liczyć. Trzecia rzecz, jeżeli chcecie na serio zmienić wasze życie, na serio posunąć sprawę rozwoju osobistego, to będzie wam trudniej znaleźć właściwych nauczycieli, ponieważ nauczyciele na tym poziomie to nie są nauczyciele, którzy stają przed tysiącami ludzi, kasują tam jakieś pieniądze i opowiadają historyjki. Prawdopodobnie większość tych nauczycieli ma dobre, spełnione życie, nie muszą dużo pracować i w związku z tym jest trudniej do nich dotrzeć. To jest bardzo istotny element. No i czwartą rzecz, na którą musicie być gotowi, jeżeli już takiego nauczyciela znajdziecie, to musicie być gotowi na to, że proces uczenia się będzie pełen frustracji i pełen dyskomfortu. Oczywiście, bo jeżeli macie być poprowadzeni daleko poza to, co umiecie w tej chwili, a przecież chcemy zrobić daleko idącą zmianę na lepsze, to siłą rzeczy będziecie prowadzeni na tereny, na pola, gdzie jesteście poza strefą komfortu, gdzie będziecie się blamować, gdzie będziecie zderzali się z własną niekompetencją, z własnym brakiem umiejętności. Oczywiście taki nauczyciel nigdy was nie zostawi z tym brakiem umiejętności. On wam powie, jak to zrobić, poprowadzi was. Ale to zderzenie jest mniej czy bardziej nieuniknione i tak naprawdę wcale nie jest przyjemne. Ja to na przykład widzę na moich top gunowcach. Ja specjalnie robię bardzo intensywną rekrutację. Dlaczego? Żeby ci ludzie potem mogli to przetrzymać. I jak oni to przetrzymują, no to potem się okazuje, że nawet u młodych ludzi można osiągnąć bardzo, bardzo daleko idące rezultaty. Ale to tak na marginesie. Więc jeżeli już znajdziecie naprawdę dobrego nauczyciela, zaakceptujcie fakt, że proces nauki niekoniecznie będzie całkiem przyjemny. Okej. I teraz pojawia się pytanie, jaki z tego wniosek dla was? Wniosek numer jeden jest taki, że jeżeli oglądacie ten filmik, to znaczy, że jesteście zainteresowani waszym rozwojem osobistym i jesteście zainteresowani tym, żeby żyć lepiej. To wyróżnia już was od większości ludzi, którzy całkiem pasywnie czekają, aż ktoś, jakiś polityk albo rząd, albo ktokolwiek inny przyjdzie i im da. Także gratuluję wam, jesteście już na dobrej drodze. Ale żeby na tej drodze uniknąć rozczarowań, niepotrzebnych wydatków i straty czasu, powiedzcie sobie szczerze, odpowiedzcie sobie szczerze na dwa pytania. Pytanie numer jeden. Co tak naprawdę chcę osiągnąć? Jak daleko chcę w tym moim rozwoju, w tej poprawie jakości mojego życia dotrzeć? To jest bardzo istotne. Pierwsza rzecz. I drugie pytanie. Jak daleko jestem skłonny znieść to wszystko, co jest konieczne. Jak daleko jestem skłonny podjąć działania, które być może będą niekomfortowe, które być może będą kosztowały mnie wiele, przy czym wcale nie mówię tu o pieniądzach. Bardzo często właśnie ciekawe rzeczy można dostać za darmo, ale to kosztuje wiele, jeśli chodzi o nasze poczucie emocjonalne, poczucie własnej wartości i tak dalej. Tutaj niestety jest cena zapłacenia. I tutaj warto zastanowić się nad tym, jak daleko chcemy dojść, i co jesteśmy skłonni za to, czym i ile jesteśmy skłonni za to zapłacić. Bardzo ważna rzecz. Proszę, zróbcie to uczciwie, porozmawiajcie sami ze sobą i odpowiedzcie sobie uczciwie na te dwa pytania. Pamiętajcie, tu nie ma dobrych odpowiedzi. To nie jest test, że jest dobra czy zła odpowiedź. Ta odpowiedź, którą znajdziecie dla was, to będzie najprawdopodobniej dobra odpowiedź dla was.
Chodzi właśnie o to, żeby sobie samemu uczciwie i szczerze odpowiedzieć. Tyle na ten temat. Zostawiam Was z tymi pytaniami, zostawiam Was z tymi przemyśleniami. Mam nadzieję, że będą one owocne. Jeżeli Wam się to spodobało, to ta inspiracja się spodobała, to podlajkujcie tam na YouTubie, więcej osób to zobaczy. Jeżeli chcecie być pewni, że w przyszłości otrzymacie wszystkie inne moje wideo, zapraszam do zapisania się na moją listę mailingową. Adres podaję tutaj, będzie też podany w końcówce filmu. No i pamiętajcie, wszystko jest możliwe, ale nic nie jest za darmo i przeważnie nie chodzi tu o pieniądze. Życzę Wam dobrych przemyśleń, dobrych decyzji i potem dobrego realizowania tych decyzji i wprowadzania je w życie. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo.